Oto umiera, bo inaczej tego nazwać się nie da, kolejny polski deweloper, Techland. Twórcy między innymi Dying Light oraz Dying Light 2 lądują pod chińską banderą. Zanim przejdziemy do tematu, pragnę przywitać wszystkich nowych patronów, bo wysypało się was tak, że będę musiał zmienić tę animację z listą patronów, co zresztą jakiś czas temu szanowny Piotr Maciejczak mi zasugerował, ale no nie miałem czasu tego zrobić. Ale teraz już po prostu muszę, bo za długie się to powoli robi albo za szybkie, zależy jak na to spojrzeć, ale ten jakże przyjemny problem sprawili mi nowi wspierający ten kanał, czyli Bartłomiej, Anoax, Pawuloniasty, Chaster oraz Keron22. Się tutaj, kurczę, ładna gromadka z was robi. Jak wbijecie na Discorda, no to odezwijcie się do mnie, to zmienię wam też kolorki. No i oczywiście bardzo dziękuję. A teraz do tematu. Techland można lubić lub nie, ale dla mnie ich takim sztandarowym produktem będzie moja ulubiona gra o zombiakach, czyli pierwsza część Dying Light właśnie. Według mojej skromnej opinii stworzyli oni najlepsze zombiaki na rynku. Samo zachowanie martwiaków, fizyka i wcale nie najgorszy system poruszania się po mieście przeniósł Dying Light na szczyt mojej osobistej listy ulubionych gier ze zombie w roli głównej, którego nawet doskonałe Resident Evil 2 Remake nie dało rady przebić. Druga część gry była już krokiem w tył pod wieloma względami. O ile poruszanie się po mieście było płynniejsze, tak było o wiele bardziej sztuczne. No i nie można mówić o parkurze, gdy w późniejszym etapie gry poruszamy się już bardziej jak Batman niż Freerunner. A to korzystając z linki z hakiem, a to szybując paralotnią. Najgorzej jednak, że zombiaki w porównaniu z jedynką stały się raczej marną, nieudolną podróbą niż progresem jedynki. Pamiętacie, gdy potrafiły się za wami wspinać? Zwykłe zombie potrafiły wchodzić na samochody i inne przeszkody o tej wysokości. Ta, pożegnajcie się z tym. Zombie w Dying Light 2 to debile. Jasne, zgniłe mózgi no nigdy nie świadczą o mądrości, ale jakieś zdolności motoryczne zombiaki jednak mieć powinny. Jak chociażby, nie wiem, wspięcie się na coś, co sięga im do pasa? Jak doszło do apokalipsy i zginęły całe miasta, skoro wystarczyło stanąć na pudełku od zapałek? Co, z głodu ludzie umarli? W pierwszej części zombiaki albo próbowały się nieudolnie za nami wdrapać, albo wyciągały w naszą stronę zgniłe ręce. Klimat perfekcyjnie wyciągnięty z tego gatunku. Nawet jak byłeś bezpieczny, to czułeś zagrożenie. A tu? Stoją jak kołki. Nawet cię nie otoczą. Po prostu stoją. Gracz wszedł na skrzynkę. Pff, koniec, na to nie mamy skryptu. Stoimy i patrzymy. Ciekawe co dalej. Gdzie są te soczyste zombie z pierwszej części? Co sprawiło, że Techland postanowił spieprzyć to, co działało doskonale? Gra w wielu aspektach została połatana i usprawniona. No, już miałem sprawdzić tę grę jeszcze raz, być może podnieść jej ocenę tam w czasie, tak jak pewnie byłoby z Cyberpunkiem, chociaż on i tak został na początku za wysoko przeze mnie oceniony. A tu... buch. 2 miesiące temu Tencent stało się większościowym udziałowcem Techlandu i jeszcze początkowo nie brałem tego jako coś no super złego. No trudno, duże firmy rządzą się swoimi prawami i chociaż nie uważam, żeby Techland nagle potrzebował zastrzyku gotówki, bo przecież mimo, że Dying Light 2 było w mojej opinii takie sobie, no to i tak zarobiło swoje. No ale mówię, te firmy rządzą się swoimi prawami, giełdy, papiery wartościowe i tak dalej. Nie znam się na tym, no ale może się nic nie stanie. Ale stało się niewiele później, bo dokładnie miesiąc temu nagle do tej jakby nie patrzeć w większości singlowej gry wrzucono walutę premium, DL Points, które można kupić tylko za prawdziwe pieniądze. Techland tłumaczył się tym, że no przecież już w jedynce można było kupić skórki i pakiety i od rzekomo już samego początku zastanawiali się nad stworzeniem modelu, który umożliwiałby kupowanie pakietów w grze, ale no to wymagało czasu, no i zrobili to dopiero teraz. No akurat jak Tencent stał się udziałowcem. Cóż za dziwne zrządzenie czasu nawet, a nie losu, prawda? Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? I akurat jak Tencent stał się udziałowcem, to wprowadzono właśnie tę brudną praktykę kupowania nie za pieniądze, a za walutę w grze. Z angielska to się chyba nazywa currency distancing, czyli takie świadome umniejszanie bądź ukrywanie ceny oraz oddalanie poczucia użytkownika od tego, że wydaje kasę. No bo przecież on wydaje tylko punkty, które kupił za kasę, ale zawsze. Łatwiej jest bowiem wydać 5 dolarów na przykład jakieś 500 punktów i za to kupić dwie skórki po 2,5 dolara, bo tak,
użytkownik być może wydałby tylko 2,5 dolara na skórkę, którą chce. Po co mu druga? To tylko tak we wielkim skrócie, bo to nie o tym jest teraz temat. Niby niewiele, nie? Ale już powoli pokazywało nam to, w którym kierunku pomalutku zmierza Techland po przytuleniu Puchatka. I dokładnie 15 września Puls Biznesu poinformował, że Techland w całości trafił w łapki Tencentu. Benchmark.pl, powołując się na Puls Biznesu, zgaduje, że wykupienie Techlandu kosztowało chińskiego giganta coś w okolicach 6 miliardów złotych. No, kasa niemała. Gratuluję. W wyniku przejęcia ze swoimi stanowiskami żegna się wiele osób i tutaj, krótko mówiąc, cytując również Benchmark.pl, Paweł Marchewka nie jest już właścicielem, chociaż pozostanie dyrektorem generalnym. Aleksandra Marchewka odeszła z zarządu, a Janusz Sawicki i Karina Puchała nie piastują już stanowisk w Radzie Nadzorczej. Przewodniczącym tej ostatniej został Ma Xiaoyi, czy jakoś tak, wieloletni starszy wiceprezes Tencentu. Tak więc mamy też zmiany strukturalne i śmiało można powiedzieć, Techland nie jest polski. Ma po prostu wielu polskich pracowników. Szkoda, bo wygląda na to, że zostało nam co CD Projekt Red, Hyper Strange, Bluebird Team, CI Games, People Can Fly, 11-Bit Studios, All In Games, ale to bardziej wydawca, i wielu mniejszych, ale oto właśnie jeden z gigantów nie jest już nasz. Podoba mi się to, jak skomentował to wszystko Paweł Marchewka, no ten, który do tej pory był właścicielem Techlandu, a teraz jest już tylko dyrektorem. O ile w jego wypowiedzi jest taka masywna porcja pierdololo, jak to on nie jest szczęśliwy, że teraz Techland może rozwinąć skrzydła, ruszyć pełną parą i tak dalej, to najbardziej spodobało mi się stwierdzenie, słuchajcie, że cytuję, zachowamy pełną własność naszej własności intelektualnej, zachowamy wolność twórczą i będziemy nadal działać w sposób, który uważamy za właściwy. Już więksi i bogatsi niż wy uginali kolano pod czerwoną flagą, a tutaj ktoś nam słodko pierdzi o wolności twórczej. No to pokażcie, jaką macie wolność twórczą. Dajcie do Dying Light 2 na przykład strój Kubusia Puchatka albo koszulkę z tagiem, nie wiem, Free Taiwan. Dlaczego mam wrażenie, że nie ma na to szans? No gdzie jest wasza wolność twórcza? I żeby nie było, uważam, że każda firma ma prawo podejmować swoje decyzje, jakie tylko chce. Wyrażam jedynie niezadowolenie z tego faktu jako konsument, bo szanuję polskich deweloperów i niejako boli, gdy taki gigant odchodzi w obce ręce. Ale nie jestem w stanie tolerować takiego słodkiego pierdololo, że och, jak to my teraz rozwiniemy skrzydełka pod chińskim butem. Aby zakończyć ten film na pozytywnej nucie, to jeszcze raz polecam wszystkim tym, którzy nigdy nie grali w pierwszą część Dying Light, spróbować tej gry. Fabuła nie jest górnych lotów, ale zombie są najlepsze ze wszystkich dostępnych na rynku gier. A póki co, dzięki za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Cześć!